Jakieś kilka lat temu szedłem sobie przez miasto do mojego brata na Anielski Orszak. Było to coś w stylu melanżu, tylko ze wspólną modlitwą. To były czasy, kiedy łaziłem jeszcze do kościółka. Dobra, nieważne. Przechodziłem sobie obok sklepu i widzę nikogo innego jak szczurasa. Podchodzę do niego, a on jakiś spięty. Ciekawe, czy go menel ładował, czy ma gorszy dzień. Łasap szczur. Witajcie, a to mam sprawę. No to se kurwa poszedłem na chlanie. Jaką sprawę? Kup mi jedno piwo. Spierdalaj. No kup mi jedno piwo. Wypierdalaj. Chcę jedno piwo. To sami se kup, co to za filozofia. Przecież tutaj to by nawet przedszkolakowi sprzedała. No właśnie, jest lipa, bo Kryśka już tu nie pracuje. Jest jakiś nowy bentwał na ladzie. Kryśkę wyjebali. Czemu? Chuj wie. Może za stara była, albo ją chycili jak wódę sprzedawała jakiemuś szczylowi. A ten nowy kolo to ci nie sprzeda. Ni chuja. Próbowałem, to powiedział, że dowód chce. Mu dałem, a ten, że paragon po kebabie to nie dowód. Więc nabluzgałem mu rodzinę i wyszedłem jak rezus. Jebany kondo. Pewnie jakiś świeżak to będzie płucował berło szefowi, żeby zrobić dobre wrażenie. Trzeba sukę wytresować, ale to trochę zajmie. No kup mi jedno piwo, błagam, bo ten chuj zadzwoni na policję, jak tam wejdę zaś. Dobra, pomogę ci, ale jak mi nie sprzeda, to zwijam stąd. Dziękuję, Adrian, masz złote serce. I dużego penisa. Wiedziałem, że szczur nie da mi spokoju, jak mu nie kupię piwska. Całe szczęście miałem sposób na dowód. Chodzę do środka, a tam jak w Big Brotherze. Wszędzie kamery. Monitoring droższy niż sklep, pomyślałem. Biorę menelskiego browca i idę w stronę lady. Widzę sprzedawcę. Na oko trzy dychy. Nie wygląda na charakterniaka, więc może pęknie, jak mu zagram na umyśle. Kładę Bronxa na ladę. Dowód. W aucie. To proszę iść do auta. Odholowali mi. To ci gówno sprzedam, frajerze. Ta? To zajebiście. Dobra, sprzedaj to piwsko esoku, bo nie mam czasu na twoje wygłupy. Zaraz po policję dzwonię. Uśmiechnąłem się szyderczo. Dzwonisz na pały? Tak. I zaraz twoją mordę im pokażę, bo jesteś na kamerce. Do widzenia, miłego dnia. Jebany mnie porobił. Poprzybędzie dzwonił, bo synek se piwo chce kupić. Co za absurd. No niestety, szczur. Próbowałem nawet siłą i nic to nie dało. Ma dobrego sierpa fiut. Ale wyszedłem z honorem. Ja, pewnie wyszedłeś jak ciota, bo poprzy chciał dzwonić. Goń kaczki, śmietniku. Wypierdalam się demoralizować. Nara. Ej, no czekaj. Jakbyś ty miał taką sytuację, to ja bym ci pomógł do końca cwelu, a nie uciekał. No to powiedz mi, jaki masz pomysł. W całej izbie są kamery, a ten upośledzony kurwistrzał prędzej ci laskę tam zrobi niż sprzeda alkohol. Zajebać. Świetny plan. Ale przed tym pokaż sznupę do kamery. Legitymuj się i powiedz, że chcesz zajebać piwo. No ale w kominiarach ośle. Mam dwie w kieszeni, po drodze możemy go sklepać. Nie ma takiej opcji. Pamiętasz nasz napad na żabkę? Kurwa, do teraz mam ślad po tej teleskopówie. Nagle w mojej pustej bani pojawił się promyk. Mam lepszy pomysł, wyjebiemy korki w całym sklepie i kamery zostaną wyłączone. Wtedy ty będziesz mógł ukraść browar. Jak chcesz korki wyjebać mózgu? Na tyle sklepu jest skrzynka rozdzielcza. Masz ciągle śrubokręt, który ci dałem w pierwszej klasie. No ba. Kurwa, pamiętam, jak chcieliśmy wydłubać oczy tej pizie z maty. To były czasy. To chodźmy na tył sklepu. Otwarcie skrzynki zajęło nam pół godziny, bo ten baran zostawił śrubokręt w drugiej kurce. No to wypierdalaj, koreczki. A co jak mnie jebnie prądem? Jesteś elektrykiem. A elektryka prąd nie tyka. Ty też jesteś głąbie. Łazimy do jednej klasy. Ale sprawdzam twoje umiejętności. Prawda jest taka, że obydwoje chuja wiedzieliśmy o elektryce. Siema, gejki. Borys, co ty tu robisz? Srałem sobie w krzaczku i słyszałem was. Jak już tu jesteś, to wypierdol nam korki, please. Bo Adi się boi, a ja mam ważniejsze sprawy na głowie. Spoko, dawaj ten wkrętak, bo tu trzeba przeciąć dobry kabel. Jesteś pewny, że cię to nie jebnie? Spokojnie, mam czwórkę z elektrotechniki. Kurwa, zabił Borysa. Nie ma chuja na Maria, ale że ja to ciustwo dotknę. Dzwonię po Kamila. Czekaliśmy na tego ćwoka Zeusa 40 minut, bo musiał sobie walnąć wiadro. I następne 40, bo zgona walnął w busie. Wreszcie jesteś. Sorka, ale obrzygałem se fiuta w busie i musiałem sprzątać. Wyjebnam korki. Okidoki. Dwie stówy się należą. Spierdalaj. Spoko. Dobra, korki wyjebane, leć szybko po piwo, bo kasjer zara przyjdzie sprawdzić, co się stało. Się wie. Dzięki, Adi, za pomoc. No problem. Ja zawijam. Wreszcie po sprawie pomyślałem, lecz nic bardziej mylnego. Szczur dzwoni po chwili. Adi? Adison, kurwa, mać, pomóż. Co się stało? Jestem na ukryty na zapleczu, kurwa, Adi, pomóż. Spokojnie powiedz, co się tam stało. Kolo wyszedł sprawdzić, co się stało z korkami, a wszedłem do sklepu i chciałem gwiznąć piwo. Ale zauważyłem, że kondom już wraca.
więc ukryłem się na zapleczu. Widział cię. Chyba nie, ale przynajmniej piwo buchłem. Dobra, jak ci mam pomóc? Zajmij Cwela czymsz, a ja się przekradnę pod ladą i pitnę. Ja pierdolę, czy ty zawsze musisz wszystko spierdolić? Pobiegłem szybko do sklepu. Witam pana. Mówiłem, nie sprzedam ci piwa. Chuj w te piwo, chciałem kupić na szybko kołpaki do Fiata. Synek, to jest sklep monopolowy. Wiem, tak tylko pytam, czy pan ma, bo potrzebuje. Nie mam, a teraz kupuj pan coś, a jak nie, to wypadł. Dobra, to idę. Addison, kocham cię, powaga, uratowałeś mi żyć. Dobra, skończ pierdolić, głupcze. Na razie. Z Bogiem i dzięki jeszcze raz. Gdy w końcu dojechałem do ziomka, okazało się, że każdy leżał już pijany. Cwele wychlały wszystko beze mnie. Odechciało mi się żyć, więc postanowiłem wrócić na chatę. Na ziemię obesrańcu, bo ci rozpierdoleli shotgunem. Za co? To ja zrobiłem. Ty i twój kolega próbowaliście ukraść alkohol ze sklepu. Ta jasne od razu. Ten debil stał pod sklepem i sączył piwo, to się go spytałem, skąd ma to piwo, a on że zajebał. Kurwa, Adi, przepraszam, nie wiedziałem, że to ten kasjer jebany. Dętkę miałem lekko. A chciałem tylko jedno piwo dla szczura.